Pergamin trzeci. Jestem największym cudem natury. Od początku świata nie istniał nikt inny, kto by miał mój umysł, moje serce, moje oczy, moje uszy, moje ręce, moje włosy i moje usta. Nikt nie potrafi i nie będzie potrafił chodzić, spacerować, poruszać się i myśleć dokładnie tak jak ja. Wszyscy ludzie są moimi braćmi, a przecież różnię się od każdego z nich. Jestem istotą wyjątkową. Jestem największym cudem natury. Chociaż należę do świata zwierząt, to co tylko zwierzęce nie zadawala mnie. Płonie we mnie ogień przyniesiony przez niezliczone pokolenia, a jego żar daje mojej duszy stałą podnietę, abym był lepszy niż jestem teraz i taki będę. Podsycę ten pobudzający mnie żar i ogłoszę światu moją wyjątkowość. Nikt nie potrafi posługiwać się pędzlem czy dłutem tak jak ja. Nikt nie potrafi skopiować mojego charakteru pisma. Nikt nie może począć mojego dziecka i naprawdę nikt nie ma takiej zdolności sprzedawania jak ja. Odtąd będę wykorzystywał tę różnicę, gdyż jest to wartość, którą powinienem podkreślać najbardziej jak tylko mogę. Jestem największym cudem natury. Nie będę już na próżno próbował naśladować innych. Ukażę moją wyjątkowość na placu rynkowym. Ogłoszę ją i oczywiście ją sprzedam. Zacznę teraz podkreślać moją odmienność, a ukrywać podobieństwa. Tę samą zasadę będę stosować również w odniesieniu do towarów, które sprzedaję. Sprzedawca i towar odmienni od innych sprzedawców i towarów. Sprzedawca dumny ze swej odrębności. Jestem niepowtarzalnym tworem natury. Jestem kimś rzadkim, a wszystko, co rzadkie, ma wysoką cenę. Dlatego jestem cenny. Jestem owocem tysięcy lat postępu, dlatego też jestem lepiej wyposażony umysłowo i fizycznie niż wszyscy imperatorzy i mędrcy, którzy żyli przede mną. Moje zdolności, mój umysł, moje serce i moje ciało zmarnieją jednak, zniszczą i umrą, jeśli nie będę ich z pożytkiem używał. Mam nieskończone możliwości. Wykorzystuję tylko małą część mojego mózgu, ćwiczę tylko znikomą cząstkę mojej mięśni. Mogę zwiększyć co najmniej o 100% moje wczorajsze dokonania i uczynię to, poczynając już od dziś. Nigdy więcej nie będzie nie zadawalać osiągnięcia dnia wczorajszego. Nie popadnę również w zachwyt nad sobą z powodu czynów, które w rzeczywistości są zbyt małe, żebym je choćby zauważyć. Mogę osiągnąć znacznie więcej niż dotychczas i dokonam tego, ponieważ ów cud natury, dzięki któremu istnieję, nie powinien ograniczać się jedynie do faktu moich narodzin. Dlaczego nie miałbym rozszerzyć tego cudu na moje dzisiejsze poczynania? Jestem największym cudem natury. Nie pojawiłem się przypadkowo na tej ziemi. Pojawiłem się tu w pewnym celu, a jest nim wzrost. Wzrost do rozmiarów góry, a nie skurczenie się do wielkości ziarka piasku. Odtąd skupię moje wysiłki na tym, by wznieść się na szczyt i będę pracował ze wszystkich sił aż do granic wytrzymałości. Pogłębię swoją wiedzę o rodzie ludzkim, o siebie samym i o towarach, które będę sprzedawać. Także moja sprzedaż zacznie się zwielokrotnie. Będę ćwiczył, doskonalił i szlifował słowa, które pomogą mi sprzedawać towar, albowiem jest to fundament, na którym zbuduję karierę i nigdy nie zapomnę, że wielu osiągnęło ogromne bogactwo i sukces
zaledwie dzięki jednej znakomitej przemowie na temat towarów, które sprzedawali. Również ciągle będę się starał doskonalić swoje maniery i urok osobisty, gdyż są one jak słodycz, który wabi wszystkich. Jestem największym cudem natury. Skupię całą swoją energię na tym, by stawić czoło wyzwaniu chwili, a moje uczynki sprawią, że zapomnę o wszystkim innym. Kłopoty domowe pozostawię w domu. Kiedy znajdę się na rynku, nie będę myślał o rodzinie, ponieważ wprowadzi to do moich myśli zamęt. Podobnie sprawy związane z pracą pozostawię na rynku i nie będę o nich myślał w domu, albowiem zgasi to moją miłość. Na rynku nie ma miejsca dla mojej rodziny, tak jak nie ma miejsca dla rynku w moim domu. Będę oddzielnie traktował dom i pracę i dzięki temu zachował więź z jednym i z drugim. Każdy musi pozostać w swoim miejscu, bo inaczej zniszczy swoją karierę. To właśnie jest odwiecznym paradoksem. Jestem największym cudem natury. Dano mi oczy do patrzenia i umysł do myślenia i znam teraz wielką tajemnicę życia, gdyż w końcu zrozumiałem to, że wszystkie moje kłopoty, zniechęcenie i cierpienia w rzeczywistości kryją w sobie wielkie możliwości. Nigdy nie dam zwieść się pozorom, pod jakim się ukrywają, ponieważ mam oczy szeroko otwarte. Obnażę owe pozory i nie pozwolę się oszukać. Jestem największym cudem natury. Ani zwierzęta, ani rośliny, ani wiatr, ani deszcz, ani skały, ani jeziora nie miały takiego początku jak ja, ponieważ zrodziłem się z miłości i pojawiłem się na tym świecie, by spełnić swoje zadanie. W przeszłości nie zastanawiałem się nad tą prawdą, ale odtąd ukształtuje ona moje życie i pokieruje nim. Jestem największym cudem natury. Natura nie zna klęski, zawsze odnosi w końcu zwycięstwo. Ja również będę zwyciężał i po każdym sukcesie następna walka nie okaże się już tak trudna. Zwyciężę i stanę się wielkim sprzedawcą, gdyż jestem niepowtarzalny, wyjątkowy. Jestem największym cudem natury. Dziękuję.